Witam, kochani. Na grupie czas jestem jakiś. Jestem w terapii. Bardzo mocno walczyłem z nałogiem, jaki jest alkoholizm. I pieczenie ciast stało się dla mnie czymś w rodzaju dużego narzędzia w tej terapii. Bo dzięki pieczeniu ciast, do którego to trzeba mieć cierpliwość, skupienie i zacięcie, zacząłem panować nad gniewem i agresją i zacząłem osiągać naprawdę dobre wyniki, jeżeli chodzi o moje samopoczucie, charakter, usposobienie. W związku z tym, że dużo musiałem nad sobą pracować, to dużo również musiałem piec. Tego ciasta było mnóstwo. Przychodzili znajomi, dalsi, bliżsi, sąsiedzi, próbowali. No i urodził się pomysł, żebym te ciasta zaczął sprzedawać. W związku z tym od jakiegoś czasu sprzedaję te ciasta. A od miesiąca realizujemy dosyć odważny projekt z moją żoną, a mianowicie budujemy sklep internetowy i chcemy nasze drożdżowe dostarczać do każdego zakątku Polski. Dzisiaj byliśmy projektować z producentem specjalne opakowania za testami. Mamy już logo, kończymy już sklep i myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni uda się nam te ciasta dostarczać. A na grupie, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dla której nagrywam to wideo z wdzięczności za to, że tak mocno mnie wspierała wiedzą i doświadczeniem, znalazłem właśnie tą wiedzę i doświadczenie innych osób, a przede wszystkim inspirację. Żadne YouTube i inne przepisy internetowe tak nie wpłynęły na mnie jak wy, kochani. No i co? Zakochałem się w drożdżowym. Lubię piec to ciasto. Przestałem przez to ciasto pić alkohol. Stałem się lepszym człowiekiem, lepszym mężem, lepszym tatą. Zainspirowaliście mnie wczoraj do tego, żebym założył YouTube'a. Zainspirowaliście mnie do tego, żebym kupił mikrofon i żebym odważył się stanąć przed kamerą, za co serdecznie dziękuję. Zbierałem się do tego z 2-3 miesiące. Bo trzeba jakoś ten sklep mój na drożdżowym.com zacząć reklamować. Kiedy jak nie dzisiaj. Obiecałem, więc jestem. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za inspirację. I chcę dzisiaj w zamian Wam dać wszystkie tajne rzeczy, które do tej pory stosowałem, żeby to drożdżowe wyszło. Moje drożdżowe jadło już kilka set osób, w związku z tym musiałem ich bardzo dużo upiec. A co za tym idzie, musiałem popełnić też sporo błędów. I mam nadzieję, że wszystkie osoby, które pisały komentarze, że im nie wychodzi drożdżowe, jak sobie zobaczycie, jak robię to drożdżowe i na co zwracam uwagę, to niedługo napiszecie, że Wam również wychodzi fajne ciasto. No to tyle. Najważniejsze jest to, żebym ja zaczął robić to drożdżowe, a później będę Wam mówił i opowiadał. Tak będzie chyba prościej. Najważniejsze jest to, żeby w domu było ciepło, żeby nie było przeciągów. Zauważyłem, że nawet otwarcie drzwi, kiedy jestem w trakcie robienia ciasta, otwarcie drzwi przez domowników, którzy właśnie idą teraz. Dobrze, że jeszcze go nie robię. Wraca moja córcia z przedszkola. Otwarcie drzwi, kiedy ciasto już rośnie i zmiana temperatury i ciśnienia w pomieszczeniu, w którym robię, powoduje, że ciasto nie wychodzi. Trochę jak badałem przepis, który miał 120 lat z przesądów, tam dowiedziałem się, żeby nie było przeciągów, parę innych takich, można by powiedzieć, guseł było zapisanych, ale cholerka, no prawda,
Prawda tych naszych babci, prababć po części ma, moim zdaniem, rację w drożdżowym. W końcu one setki lat go piekły. Dobra, mówiłem, że ma być ciepło. U mnie w domu jest teraz 24 stopnie i zauważyłem, że temperatura od 23 do 25-6 stopni w pomieszczeniu, w którym robimy ciasto drożdżowe, jest temperaturą dobrą i stabilną. Podczas robienia drożdżowego nie może być sytuacji, nie powinno być sytuacji, w której ktoś otworzy drzwi, wymiesza nam się powietrze z zimnem i owieje nam. Michę, w której będziemy robić drożdże. Długi będzie przepis. Możecie przewijać, ale no piekę to drożdżowe dzisiaj, możecie przewijać. Nie mogę się ogarnąć troszeczkę, a muszę zrobić dzisiaj dwa drożdżowe duże i jedno małe. I później jeszcze muszę zrobić murzynka. Kiepsko? Nie, dam radę. No dobra. Żeby w ogóle zacząć myśleć o drożdżowym, musimy zacząć robić zaczyn. Ja używam mleka 3,8, pół litra. Pół litra mleka. Ja, kochani, te pół litra mleka po prostu biorę szklanę, taką ze 330 ml. Przelewam 250 W w mikrofale. I 2 minutki. Reszta mleka idzie do miski. Darujemy. I co? I drożdże. Ja zauważyłem, że najlepiej wychodzi ciasto. Zauważyłem, często mówię. Najlepiej wychodzi mi ciasto, kiedy tych drożdży wrzucę na około 800 gramów mąki, 60 gram. Zdradzam pierwszy sposób, do którego doszedłem. Trzeba się zaopatrzyć w takie badziaństwo. Bo będziemy mieszać za chwilę. Dwie łyżki cukru do tych drożdży. Znowu tarujemy. I około 100 gram mąki. Zauważyliście, co? Czy nie? A jak nie, to wam zdradzę knyp. Ja nie wymieszałem jeszcze drożdży z tym mlekiem i nie dodawałem mąki, tylko robię to wszystko razem. No i energicznie. W przepisach jest wszędzie, że trzeba najpierw mieszać drożdże z ciepłym mlekiem, później dodać cukier i na końcu mąkę, a ja wrzucam wszystkie składniki do miski, dopiero później mieszam, ale bardzo dobrze staram się to napowietrzyć, aż taka pianka
wyjdzie. Taka dobra, super pianka. Jak mamy super piankę? Zdradzam kolejny patent. Tetrowa pielucha. I mam specjalne miejsce, nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać, zaraz weźmiemy telefon. Albo wiecie co, nie. Ja wam wstawię tutaj zdjęcie tego specjalnego miejsca. Tak będzie prościej. Nie będziemy ruszać tego telefonu. Ja mam tu ekspres do kawy, który jest włączony i on u góry ma taką metalową płytkę, która jest podgrzana. Ja dzisiaj wziąłem taki termometr, żeby wam powiedzieć, 32 stopnie ma ta płytka. I na tej płytce ustawiam przykrytą michę z tym ciastem. Wydaje mi się, że jak nie masz ekspresu, możesz użyć termoforu. Takiego płaskiego, nalać tam wody, około 30 paru stopni, postawić na tym michę. No i co, teraz 10-15 minut będzie to rosło. Zaczyn do mojego drożdżowego się robi. W związku z tym odpalamy wagę. W mikserze. Czy tam w robocie. I walimy tam 700 gramów mąki. Mam takiego stresa, że mi się nawet mąka nie otworzyła prawidłowo. 700 gramów mąki. To 735, nie ma tu znaczenia wielkiego. Musimy to przesiać teraz. Dobrze jest, jak mąkę sobie przygotujecie wcześniej do temperatury pokojowej i żeby, jak weźmiecie ją w rękę, żeby ona była taka nie za sucha, nie za mokra. Tego się nie da oddać, ale mniej więcej tam zimna w dotyku, o, żeby była. To jest wtedy taka idealna mąka, zauważyłem. I wszędzie w przepisach podają, żeby składniki były w temperaturze pokojowej. Ja robię odwrotnie. Oprócz mąki, jajka biorę z lodówki, masło biorę z lodówki. No i tyle. Dodajemy. Tego nie ma w przepisach. Do 40 gramów, w zależności jak mocno intensywnie lubicie cukru waniliowego. Dodajemy szczypta, to jest u mnie pół łyżeczki soli. Dodajemy, tam dodaliśmy dwie, tu dodajemy 4 łyżki cukru. No i w zasadzie powiedziane jest, że tu jeszcze powinno pójść roztopione masło.
No i nasz zaczyn. Ja znowu to zmodyfikowałem i znowu podaję mój po poznańsku knyf, czyli to, do czego sam doszedłem. Masła w ogóle nie roztapiam, tylko zobaczycie, że w trakcie będę dodawał masło normalnie, 50 gramów zimnego masła, naprawdę, z lodówki. Wszędzie w przepisach jest, żeby teraz podawać również jajko. Też doszedłem do tego, kiedy dodawać to jajko. Ja je dodaję po pierwszym wyrośnięciu. Wszędzie w przepisach jest napisane, żeby ciasto rosło i przekładać je po wyrobieniu do formy. A u mnie rośnie ciasto razy dwa, zobaczycie. To wszystko powoduje, że wychodzą bardzo smaczne, puszyste, wilgotne, tak jak u babci placki drożdżowe. Mamy, zaczyn mi już chyba wyszedł. Tak, zaczyn wygląda tak. Przestawię trochę. Będę teraz mówił i robił. Słuchajcie, ja nie zagniatam drożdżowego ręcznie, bo bym oszalał. Jestem zwolennikiem hasła tradycja i nowoczesność, to znaczy nasze babcie nie miały robotów, mikserów, więc musiały zagniatać. My dzisiaj mamy też live'y i grupy, dzięki którym właśnie mam inspirację, więc dlaczego z nich nie korzystać? Haki zagniatają równie dobrze jak ręce. Ręce nie bolą. Ciasto jest świetnie napowietrzone. Kwestia tylko tego, ile obrotów i ile czasu. I to wam dzisiaj też powiem. Tak jak mówiłem, zaczyn wyrósł. Zobaczcie. Jest piękny. Pięknie pachnie. Uwielbiam zapach drożdżowego. W związku z tym zaczynamy robotę. Mąka, sól, zaczyn i lecimy z tematem. Czasami jest tak, że coś się tam ufajdoli. Testuję te mikrofony, żeby mnie było słuchać, jak ten robot chodzi. Mam nadzieję, że dobrze. Po chwilę to zobaczę pewnie, jak tego live'a szybko skończę. Najpierw na jedyneczce. Żeby sobie pochodził, żeby sobie to rozmieszał. Miska nam się przyda jeszcze. W związku z tym ja ją tylko przepłukuję, nie myję jej za mocno, tylko zaczynu. Taką wilgotną zostawiam do tego, żeby w niej później urosło ciacho, które też będzie rosło, może, no, a może wam pokażę, może się uda, które też będzie rosło, zobaczcie, o, tu będzie rosło, tu. Tam jest 32 stopnie i co rosło. Ile będzie rosło? Tyle, ile trzeba. Tyle, ile trzeba, tyle będzie rosło. Dobra, lecimy dalej. Leci trójka. Drugi fajny myk, który chcę wam pokazać, który się przyda wam w robieniu drożdżowego, jest pałeczka bambusowa. Chińczycy i inne kraje Azji jedzą tym, a ja robię odrywanie tego od ścianek.
ciasta. O. Nie wiem, czy to jest istotne, czy nie. Ja nie czekam, aż się ciasto samo zbryli w jedną masę zrobi, tylko pomagam mu to zrobić. Jeżeli lubicie rodzynki, a ja lubię, to teraz jest idealny czas na to, żeby je wrzucić. Tak, na samym początku wrzucam rodzynki, nie na końcu. Ciasto się będzie wyrabiało 10 minut. Potem je odstawimy. Ono musi zwiększyć swoją objętość jeszcze raz i wróci do miski. Do tej miski. Pięćdziesiąt gram masła, może być z lodówki. Nie wlewam. Skrajam. No przez 10 minut, natomiast będzie tak ciepło, że się samo roztopi. No dobra, no i ciasto się wyrobiło. Słuchajcie. Jeszcze 3,5 minuty. W zasadzie 2,5. Ja je tak nieraz nakuwam. Napowietrzam jeszcze tym szpikulcem. Ale już odeszło ładnie od ścianek. Zresztą zobacz, będziecie widzieć, jak będę je wyciągał. Ciasto wygląda tak. Zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że mi się uda puścić. Okej. O, pięknie wychodzi. Jakieś 12 minut było gniatane. Ono tu wróci do tej miski. Jeszcze za chwilę. Ale idzie na jakieś 10-15 minut na pierwsze wyrastanie. Do ekspresu. W to miejsce, które wam pokazywałem, ciepłe na ekspresie. Możecie na termofor, tak jak mówiłem, położyć. Czekamy 15 minut i pokażę wam kolejny tajny składnik. Chciałbym wam powiedzieć tylko, że za mną i całą realizacją stoi ta osoba, którą teraz widzicie. Tam na komputerze możesz pomachać wszystkim, a ja już odwracam. Jestem tutaj. Dzień dobry z powrotem. Minęło jakieś 10 minut. Ciasto nam podrosło. Wsadzamy je z powrotem do michy. Ach, się pięknie odrywa. A słychać. Ach, całe. To jest pięknie wyrośnięte ciasto. I wsadzamy z powrotem hak. I teraz coś, na co wpadłem, stosuje i działa. I tego nie znajdziecie w przepisach. Ja dopiero teraz dodaję jajka. Thank you.
Trzy. I zaraz będzie kolejny tajny składnik. A mianowicie mam tu takie magiczne narzędzie, które zakupiłem w jednej z popularnych sieci, do których się podobno jeździ co sobotę. Muszę je gdzieś tu podłączyć, żebym tego nie zepsuł. O, dobra. Możemy je tu podłączyć. Kolejny tajny składnik to jest białko z dwóch jajek na sztywną pianę. Trochę soli. Za małą miskę wziąłem, ale jakoś sobie poradzę. Działa. Tak zadziałało, że wyciągnąłem. I teraz tu wam się taka klucha zrobi. Trzeba to troszeczkę. No, taka luźna się zrobi, wpłynie. Nie przejmujcie się tym w ogóle. Ja troszeczkę pałeczką rozbijam. Podsypuję delikatnie mąką, ale delikatnie dosłownie, żeby się z ścianek zabrało. O. I dodaję biała. Teraz już będzie czas na to, żeby włączyć piekarnik. Do 180 stopni trzeba go nagrzać góra-dół. Generalnie uważam, że ten robot ma za małą miskę, przynajmniej o 2 litry. I mam nadzieję, że jak zacznę sprzedawać drożdżowe, to sobie kupię większy. No dobra. Dajmy mu 10 minut, niech się porobi znowu. I tak na oko jeszcze troszeczkę mąki podsypię, żeby się ze ścianek zabrało. Dosłownie, jak na stolnicę. Byście ręcznie zagniatali. I zostawiam to na 10 minut na trujeczce. Niech się robi. W międzyczasie będę sprzątał. A sprzątania wam nie będę nagrywał. Włączam piekarnik, wstawiam ciasto do wyrośnięcia. Tak jak mówiłem, ile? Trzeba obserwować. Zwiększa dwukrotnie swoją objętość. U mnie w miarę szybko rośnie na tym ekspresie, bo ma ciepło od spodu, jest owinięte. No jak będzie, to się włączę ponownie, pokażę wam, jak wygląda i co dalej robię. Składniki mojego drożdżowego, zapisz sobie. 700 gramów mąki.
Szczypta soli. U mnie szczypta to jest pół małej łyżeczki. Trzy jajka całe. Dwa jajka żółtka możecie sobie wykorzystać. Białka do ubicia. Około 50 gram zimnego masła. 60 gram drożdży. Pół litra mleka. Kruszonka jest najprostsza na świecie. Proporcja 2:1:1. 200 mąki, 100 masła, 100 cukru. Zagniatacie, jest kruszonka. Ach, do ciasta jeszcze dodaję około 25 gramów cukru waniliowego. To jest moja wariacja. Lubię cukier waniliowy wszędzie dodawać. I co jeszcze? No i owoce, jakie chcecie. Ja mam dzisiaj śliwki, możecie dawać rabarbar, maliny, borówki, agrest. Ja robiłem z jabłkami, też jest bardzo dobre, więc pełna dowolność. Wszystko, działajcie. Piekarnik jest prawie nagrzany. Ciasto na drugim rośnięciu zwiększyło swoją już objętość zadowalająco. Zaraz wam pokażę, ale zanim to zrobię, trzeba przygotować blachę. Żeby blachę przygotować, trzeba ją napuścić. Ja to robię margaryną. I dlaczego to robię margaryną, a nie masłem? Powiem tak. Chcesz, to zrób masłem, później zrób margaryną i zobacz różnicę i sam zdecyduj, albo sama zdecyduj, jakie ciasto ci lepiej smakuje. Ja wolę, jak się pieczą na margarynie, po prostu. Dobra. Jak widzicie, jeszcze robię jedno ciasto, bo obiecałem na jutro i przychodzi klient o 22:00 też jedno odebrać. Mąkę schowałem. Oj, ja mądry, oj, ja mądry. Dobra. Trzeba mąką jeszcze opruszyć po prostu. I to wszystko. Blacha gotowa. Tak wygląda blacha. Jak to pachnie. Piękne, nie? Zobaczcie. Lecimy. Teraz ci sprzedam kolejny myk. Zobaczcie, jak to ciasto pięknie idzie. Praktycznie tu go nie ma. Już. Jakieś tam drobne na łyżkę. Mi się tego nigdy nie chce skrobać. Drożdżowe jest na tyle fajne ciacho, że ono urośnie. I teraz długo do tego dochodziłem, jakkolwiek to brzmi. O, ja robię łyżkami tak. I ono się pięknie rozkłada. Fajna sprawa. Na całej blaszce. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Zostawię to do drugiego ciasta. Tak to wygląda. Teraz idę po śliwki. Królcia, przyniesiesz mi śliwki, bo ja się boję, że ten mikrofon straci zasięg. Więc jakbyś mi mogła przynieść nasze śliwki. A tu się już ciasto dorobiło w sumie. Dobra. W międzyczasie wyciągniemy to ciacho do pierwszego rośnięcia. Ona jest bez. O. Ona jest bez rodzynek, bo sobie tak klienci zażyczyli. Dzięki.
Śliwczanka. U Wojewódzkiego jest Wodzianka, to ty będziesz Śliwcianka u Piotrowskiego. Dobra. Niech ono idzie sobie rosnąć, a my się zajmiemy naszym ciastem. I idzie sobie rosnąć. No i co, kochani? Śliwczanka była. Śliwki przyniosła. Bo trzeba sobie dekorować nasze ciocho. Śliwki mam kupione polskie. Już je sprawiłem. Są zimne. Jak są mokre, to czasami pod nimi, jak się piecze, wychodzi delikatny zakalec. Pod nimi, dokładnie pod nimi. Zresztą na grupie widać to, że niegdzie tam na tym zdjęciu poodpadały śliwki i tam się pojawił taki delikatny zakalec, ale ja uważam, że to jest urok ciasta drożdżowego. Zimą można też stosować zamrożone owoce, bo przecież nie ma ich na drzewach. I raz używałem, czy dwa, w cudzysłowie, zamrożonych owoców. I z mojego doświadczenia mi najlepiej pasuje, kiedy one są prawie zamrożone i zimne i się rozmrażają na cieście. Podczas pieczenia też wychodzi taki nieraz fajny zakalec, ale w większości wychodzi to fajnie, więc tak to wygląda. O, mamy to. One pięknie puszczą sok. Trochę je poubijamy, bo ostatnio powypadały. O. No i co? Kruszonka. Ja kruszonki robić nie będę, bo już mam kruszonkę. Proporcje wam podałem. Przechowuję ją w lodówce. O. Wystarczy, że teraz posypię. O. Karolina lubi, jak jest taka bardziej skruszona. Ja lubię, jak jest bardziej miałka. I musimy jakiś kompromis zawsze opracowywać. Proszę bardzo. Posypane. No i co? Idzie do piekarnika. Góra, dół. 180 stopni. 50 minut. Około. I to nie wszystko, bo wielu z was mówiło na grupie, że później wam opada. Więc pokażę wam, co ja robię, jak się staram, żeby mi nie opadło to ciasto. Ta chwila. Czapka z głów. Czapki z głów. Działa minutnik, budzik i zdradzam kolejną tajemnicę. Wezmę troszeczkę, zobaczcie. Tak delikatnie ma być piekarnik uchylony. Tam jest ciasto, nie wiem czy zobaczycie. Na 5 minut przed terminem otwarcia tego piekarnika i wyłączenia go. Temperaturka ze 180 na 200 stopni. Następnie wyłączamy temperaturę, wyłączamy grzanie i czekamy tak 5 minut, nie więcej. Dlaczego 5 minut nie więcej? Bo się wysuszy. Nie może tam siedzieć i być wysuszony. 5 minutek wyciągamy na deskę do wyschnięcia, do wystudzenia. I się okaże, czy opadnie, czy nie opadnie. Oto jest pytanie. 5 minut nas dzieli. A teraz zobaczcie, kochani, tu będzie drugie. Takie duże. Tutaj jest półtora ciasta, bo będę piekł w dwóch blaszkach naraz,
Jeżeli pieczecie dwie blaszki na raz, termoobieg. Bez tego będzie zakalec. What? I cała tajemnica. To wszystko. No to krótkie podsumowanie. Po pierwsze, brak przeciągu w domu. Stała temperatura minimum 24-23 stopnie. Bezwiecznie. Ciasto wyrasta dwa razy je wyrabiamy. Jajka pamiętacie po pierwszym wyrobieniu, do drugiego wyrośnięcia. I na 5 minut przed czasem wyciągnięcia i wyłączenia piekarnika 200 stopni, uchylamy delikatnie, czekamy 5 minut, żeby nie wyschło i za chwileczkę będziemy wyciągać. Ono troszkę opadnie na pewno, proszę się nie martwcie, ale teraz jest to jest ważne, żeby tutaj nie wiało i nie było przeciągów, jak ono też będzie stygło. Karolina, zgubiłem, nie zgubiłem rękawicy, mam rękawicę. Słuchajcie, zobaczymy. Ja uważam, że już. Delikatnie, bardzo delikatnie. Ta-dam! Piękne, prawda? A jak pachnie. Gotowe. Bez spiny. Bez stresu, bez przeciągu, działa. Prośba, jak już mnie zmotywowaliście do tego, żeby założyć ten kanał na YouTubie, jak możecie, tam się subskrybuję, kliknąć, to będę bardzo wdzięczny. Od niedawna mam kanał na Instagramie, drożdżowe. Nazywa się, jak piszecie, instagram.com/drożdżowe, to tam robię live'y. Dla mnie ważne jest pieczenie, bo dzięki temu chcę naprawić błędy, które popełniłem w życiu. Chcę upiec 16 500 tych ciast i spłacić swoje zobowiązania, które zaciągnąłem nie do końca będąc w kontakcie z rzeczywistością, bo jak człowiek chleje alkohol, to jemu się wydaje, że postrzega świat prawidłowo, ale tak nie jest. W związku z tym, prowadząc firmę, poczyniłem parę nietrafionych inwestycji. Biorę to na klatę, chcę być odpowiedzialny i nie chcę, żeby moje dzieci i moja żona miały garba w postaci tych zobowiązań w przyszłości. Wierzę, że jestem w stanie w niedługim czasie upiec te 16 500 ciast, sprzedać przez internet na drożdżowym.com i iść do przodu. Moim marzeniem też jest to, żeby zacząć piec na stałe i z tego żyć. Myślę, że znalazłem swoje powołanie w życiu. Musiałem być trzeźwy, żeby je znaleźć. Kocham to, uwielbiam, fascynuję się tym, chcę to robić. No ale bez wsparcia waszego, chociażby w postaci lajka, to się nie uda. Dziękuję wam za inspirację, dziękuję wam za te wszystkie przepisy, które mogę studiować na grupie i dzięki nim modyfikować swoje. Dziękuję za tak liczne komentarze z waszej strony w ostatnich dniach, za wsparcie, za wiarę we mnie, bo ja w siebie dzisiaj uwierzyłem i zrobiłem tego live'a, nie live'a. Pierwszy film na YouTubie zrobiłem, cieszę się. Oglądam przez
świat na fazie Dawida Wazowskiego i on w swoich odcinkach mówi, że żeby odnieść sukces na YouTubie i w internecie trzeba być autentycznym i szczerym. Wydaje mi się, że dzisiaj się udało, że poznaliście mnie szczerego, na pewno trzeźwego, mocno stąpającego po ziemi. Ciasto nie opadło. Ja specjalnie gadam, żebyście widzieli, że ono stygnie i nie opada. Jest idealne. Mam nadzieję, że wam się również uda zrobić takie drożdżowe. A jak nie, to napiszcie do mnie na YouTubie w komentarzu. Chętnie pomogę. Co się nie udało, gdzie popełniliście, uważacie błąd. Może zrobimy szczegółowy krok po kroku, jeszcze taki bardziej poradnik, jeżeli ten wam nie wystarczy. Ale mam nadzieję, że wystarczy. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. I cóż, do zobaczenia na drożdżowym.com, na Instagramie. Instagram.com/nadrożdżowe. Tu pewnie moja żona linki powkleja, bo ona siedzi biedna i teraz to wszystko montuje. No i do zobaczenia w internecie, na grupie. Trzymajcie się. Ściskam was wszystkich mocno. Pa.